Piknik rodzinny to cykliczne wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem od ponad 10 lat. Biorą w nim udział całe rodziny, a w szczególności dzieci. W ramach tegorocznego pikniku odbyły się m.in. warsztaty malarskie, ceramiczne, dogoterapia oraz pokaz tańca. Piknik rodzinny, który organizujemy od wielu lat jako stowarzyszenie, z nastawieniem na to, aby integrować, budować i scalać rodzinę, pokazywać formy spędzenia wolnego czasu, no i przede wszystkim bawić się, dobrze się bawić, jest koniec roku szkolnego, są wakacje i to jest taki dobry moment, żeby również tą sytuację świętować. Tego pikniku chyba by już nie mogło zabraknąć, a to też jest chyba dobra okazja, żeby pokazać stowarzyszenie, tak, że tu jesteście, że działacie. Tak, że odczarowujemy to wszystko, że stowarzyszenie to nie tylko trudy dnia codziennego i problemy, z którymi się osoby nasze borykają na co dzień, to są trudne sprawy, ciężkie sprawy, ale stowarzyszenie to też uśmiech tych dzieciaków, uśmiech naszych mieszkańców, solidarność naszych mieszkańców, oni razem z nami to przygotowują, oni nam pieką ciasta, tak, oni nam organizują, jako wolontariusze włączają się w różne etapy przygotowania i pracy tego wszystkiego, więc to jest takie fajne wydarzenie. No i są jeszcze nasi sponsorzy, którym bardzo dziękujemy za to, że wspierają nas finansowo. Możemy przez to właśnie uatrakcyjnić ten piknik. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.